Siemanko, w zeszłym roku testowałem Oppo Watcha, który okazał się świetnym zegarkiem. Teraz Oppo odezwało się do mnie z propozycją przetestowania innego smartwatcha. Panie i panowie, przed państwem Oppo Watch Free. Na wstępie zaznaczam, że opinia, jaką tutaj wyrażę, jest tylko moja. Oppo w żaden sposób nie ingerowało w treść tego materiału. A zatem, skoro już sobie to wyjaśniliśmy, to trzeba powiedzieć, że Oppo Watch był flagowym smartwatchem tego producenta. Zarówno pod względem funkcjonalności, jak i pod względem ceny, która oscylowała gdzieś w okolicach 1000 zł. Oppo Watch Free natomiast kosztuje 400, co już na starcie nam sugeruje, że mamy do czynienia z zegarkiem z niższej półki. Zacznijmy od budowy i wyglądu. Oppo Watch Free otrzymał kopertę z tworzywa sztucznego w kształcie prostokąta. Waga urządzenia to niespełna 33 gramy. Jest zatem bardzo lekki i dzięki temu mega wygodny. Nie znajdziemy na nim fizycznych przycisków, całe sterowanie odbywa się zatem dotykowo na ekranie. Do tego mamy silikonowy pasek w kolorze czarnym. Pasek jest na szczęście wymienialny, bo ten w zestawie nie powala urodą. Ale za to bardzo spodobało mi się zapięcie, gdzie zamiast zwykłej szlufki, pasek jakby się chowa jeden pod drugi. Dzięki temu bardzo dobrze się trzyma i nie odpina. Cały zegarek wygląda raczej klasycznie. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, można powiedzieć, że wygląd ładny, ale stonowany. Wszystko dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Z minusów trzeba zaznaczyć, że w cieplejsze dni ręka trochę się poci pod paskiem. Najważniejszym punktem zegarka jest ekran. Tutaj mamy AMOLED 1,64 cala o rozdzielczości 280x456 pikseli. Ekran trzeba przyznać, że jest bardzo dobrej jakości. Wszystko wyraźne, czytelne, a do tego możemy ustawić różne poziomy jasności. Do obsługi Oppo Watcha potrzebna jest aplikacja HeyTap Health. Tam możemy ustawić zegarek pod siebie. Możemy m.in. wybrać tarczę zegarka, co więcej możemy nawet wybrać tarczę z wybranym przez nas zdjęciem, czy stworzyć własną tarczę z różnymi wzorkami, które możemy rysować w różnych kolorach. Jeśli jesteśmy zapominalscy, to aplikacja pomoże nam odszukać zegarek. Po wybraniu odpowiedniej opcji zegarek zacznie głośno wibrować. Możemy również zrobić to w odwrotną stronę, czyli za pomocą zegarka odszukać telefon. W aplikacji najłatwiej podejrzeć wyniki pomiarów tętna, poziomu tlenu we krwi, spalonych kalorii, zrobionych kroków czy jakości snu. Jeśli chodzi o sen, to Oppo Watch Free pokazuje statystyki, ile trwał sen głęboki, płytki, faza REM, czy jak często się budziliśmy w nocy. W aplikacji możemy włączyć również mikrofon, który pozwoli sprawdzić, jak często chrapiemy. Tylko wiadomo, telefon musi wtedy znajdować się blisko poduszki. Na ile te wszystkie pomiary są wiarygodne? Ciężko powiedzieć. Porównując wyniki ze smartwatchem od Huawei'a, często były jakieś różnice. Raz większe, raz mniejsze. Który miał rację? No to już jest zagadka. Funkcji sportowych jest cała masa. Zaczynając od zwykłego biegu czy jazdy na rowerze, przez jogę, taniec, po sztuki walki, czy nawet jazdę bobslejem. Jaka jest dokładność wszelkich pomiarów podczas aktywności? No tutaj na pewno nie możemy liczyć, że zegarek za 400 zastąpi nam smartwatcha z górnej półki. Ale trzeba odnotować fakt, że Oppo Watch Free posiada jakąkolwiek możliwość pomiarów różnych sportów. Do tego posiada klasę wodoodporności do 5 atmosfer, zatem bez problemu możemy z nim pływać. W HeyTap Health możemy ustawić, jakich aplikacji mają dotyczyć powiadomienia. Do tego smartwatch informuje o połączeniu przychodzącym. Niestety nie ma możliwości odbioru i rozmowy przez niego. Jest tylko możliwość odrzucenia połączenia. Można sterować muzyką na smartfonie, podejrzeć pogodę i ustawić przypomnienie o wypiciu odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia. Wszystkie powiadomienia możemy podejrzeć, ale nie możemy na nie odpowiadać. W kwestii baterii trzeba powiedzieć, że jest dobrze. Ogniwo o pojemności 230 mAh wystarcza na około 2 tygodnie użytkowania. Oczywiście jeśli włączymy wszystkie funkcje i codziennie będziemy uprawiać jakieś treningi, to ten czas się znacząco skróci. Jednak i tak zdecydowanie te 7, 8, nawet 9 dni jesteśmy w stanie bez problemu osiągnąć. A to już jest wynik naprawdę satysfakcjonujący. Podsumowując, Oppo Watch Free to dosyć prosta konstrukcja, dzięki której jesteśmy w stanie monitorować sen, tętno, czy liczyć spalone kalorie podczas treningów. Nie ma w nim oczywiście jakichś mocno zaawansowanych funkcji, nie ma też GPS-a. Zwykła opaska jest trochę mniejsza. Tutaj mamy dosyć duży ekran, więc możemy to nazwać smartwatchem. Jednak dosyć prostym. Jeśli ktoś zastanawia się nad opaską, to myślę, że warto dołożyć do tego zegarka, który kosztuje około 400. Choć z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że w tej cenie można znaleźć na rynku nieco bardziej rozbudowane urządzenia.
Jeśli jednak szukacie prostego zegarka z dobrym ekranem, który będzie monitorować podstawowe rzeczy, to Oppo Watch Free może być dla Was idealny. A co Wy myślicie o tym zegarku? Podzielcie się wrażeniami, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się z niego korzysta. Z mojej strony będzie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.